Wszechświat, który nas otacza, skrywa w sobie wiele tajemnic, do których odkrycia nadal dążymy. Z każdą kolejną podróżą w kosmos dowiadujemy się o nim nowych faktów. Ale czy każdy, kto zdecydował się odbyć lot w nieznane, powrócił z tego cało? Co by się stało z człowiekiem, który umarłby w kosmosie? Oglądajcie. Do utraty przytomności w surowych głębinach kosmosu dochodzi po upływie zaledwie 15 sekund, a śmierć następuje w przeciągu 30 do 60 sekund. Ale przecież astronauci wyruszają w lot uzbrojeni w potężne i zaawansowane skafandry kosmiczne. To prawda, jednak daje im to zaledwie około 6 godzin do całkowitej utraty tlenu. Takie wypadki nie zdarzają się jednak często. W ciągu ponad 50 lat eksploracji kosmosu rasa ludzka straciła zaledwie 18 osób. Jednak jeśli nadchodzące plany dotyczące cywilnych podróży kosmicznych i podróży na Marsa się spełnią, to są szanse, że współczynnik zgonu w kosmosie może znacząco wzrosnąć. Za każdym razem, gdy astronauci startują w kosmos, śmierć jest naturalnie realną możliwością. Jednak z racji, że każdy śmiałek musi być w pełni zdrowy, by wyruszyć na misję, szanse na śmierć jednego z nich są dość niskie, a wręcz tak bardzo, że NASA nie ma nawet oficjalnej polityki postępowania w takiej sytuacji. Jak więc miałby wyglądać pogrzeb w stanie nieważkości i jakie komplikacji moglibyśmy się spodziewać? Przede wszystkim jednym z głównych problemów jest fakt, że stacje kosmiczne nie mają wbudowanych kostnic. Co za tym idzie, nie byłoby gdzie przechowywać ciała. Mówi się, że jednym z rozwiązań byłoby trzymanie ciała w skafandrze pod ciśnieniem i przeniesienie go w zimne miejsce. Dlaczego? To proste. Martwe ciała są zagrożeniem biologicznym, więc należałoby odizolować bakterie, by nie stwarzały zagrożenia dla innych osób. Jednak nie każdemu pasuje pomysł dzielenia kwatery ze zmarłym. Są więc też inne rozwiązania. W 2005 roku szwedzka firma zaproponowała system polegający na zamrożeniu wysuszonego ciała i rozbicia go na małe kawałki. Coś w rodzaju kremacji. Zająłoby to znacznie mniej miejsca, wyeliminowałoby całe zagrożenie biologiczne i umożliwiłoby łatwiejszy powrót na Ziemię. Jeśli na pokładzie statku nie byłoby jednak ciekłego azotu do zamrażania, to nic nie szkodzi. Lodowata temperatura przestrzeni załatwi sprawę. A czy nie prostszym sposobem byłoby wysłanie zmarłego w przestrzeń kosmiczną? No właśnie, nie do końca. Ponieważ o ile nie przymocowalibyśmy zmarłego do mini rakiety, to podążyłby po trajektorii statku, z którego został wyrzucony. To może jednak nie jest najlepszy pomysł. Ale na Ziemi przecież ciała zmarłych się zakopuje. Czy nie można byłoby tego również zrobić na innej planecie? Niestety nie. Ludzkie ciała, a zwłaszcza martwe, są pełne ziemskich drobnoustrojów i bakterii, które mogłyby zanieczyścić każde potencjalne nadające się do zamieszkania miejsce. Nawet statki kosmiczne badające Marsa muszą być wielokrotnie czyszczone i odkażane, aby chronić obcą planetę przed ziemskimi bakteriami, więc jedynym pewnym sposobem na bezpieczne pozbycie się ciała byłaby kremacja. A jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu kanału. Pamiętajcie, że możecie również w komentarzach zgłaszać swoje pomysły na filmy, a być może niektóre z nich przedstawię na kanale. Kolejny odcinek zobaczycie już wkrótce, a tymczasem do usłyszenia.